Było widowisko, może dla kibiców dobre, dla nas było też. Te trzy sety ostatnie były męczące właśnie z tiebreakiem. Mało brakło. Chłopaki, no jak to zawsze w meczu, kopią zagrywką bardzo mocno. No i tak to zrobili pod koniec każdego seta. Staraliśmy się, wyszło, przegraliśmy 3-2, ale i tak mi się wydaje, że był dobry mecz w naszym wykonaniu. Zabrakło małego szczegółu. Trochę... Nie wydaje się panu, że może to wynikać z mniejszego po prostu doświadczenia? Na pewno doświadczenie. Tu gra swoje, tam są chłopaki, co już mieli swoje doświadczenia pierwszoligowe plus ligowe. Ale u nas są młodzi doświadczeni. Doświadczenie się przyjdzie, ale no, są młodzi, waleczni i myślę, wydaje, że jak następnym razem z nimi zagramy u nich, to już będzie wynik w odwrotną stronę. Pojawiły się jeszcze ostatnie spekulacje odnośnie pana osoby, że przenosi się pan do Jastrzębskiego Węgla. Ile w tym jest prawdy? Na razie nie chcę tego komentować. Jak będzie wszystko wiadomo i będzie wszystko dopięte, to wtedy będę mógł coś o tym powiedzieć. Jeszcze na koniec, wiecie już, jak groźna jest ta kontuzja Buczka? Chyba to nic groźnego, delikatne podkręcenie, także od poniedziałku nie będzie miał taryfy ulgowej i będzie atakował na treningach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.